7 listopada w Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Siedleckiej już po raz 31 odbył się memoriał imienia Tadeusza Iwańca w podnoszeniu ciężarów zorganizowany przez AKS Promień w Policach. Wzięło w nim udział 30 zawodników, 21 chłopców oraz 9 dziewcząt w dwóch kategoriach wiekowych do 15 i do 17 lat. Drużyny przyjechały z Gołańczy, Myśliborza, Białogardu i Koszalina. Gospodarzem był AKS Promień. Nie dojechali zawodnicy z Zielonej Góry. 14-letnia zawodniczka Oliwia Styczyszyn podczas ostatniego turnieju w Ciechanowie wywalczyła tytuł mistrzyni Polski w kategorii 71 kg, uzyskała 139 kg w dwuboju. Policzanka jest członkiem kadry narodowej. Zostałam wciągnięta przez wujka i przez kuzyna, przez to, że oni też biegali i gdzieś tam zaproponowali mi, żebym spróbowała i tak oto mi się spodobało i zostałam. Turniej oceniam jak na razie bardzo dobrze. Poprawiliśmy trochę wyniki pomimo Mistrzostw Polski. Zaczynamy powoli odpoczywać. Sezon uważam za startowo bardzo udany i szykujemy się na następny rok. Trenerem Oliwii jest Piotr Pełka, który uważnie obserwuje poczynania podopiecznej. Ten turniej na razie zapowiada się dobrze. Poprawiła już swój rekord życiowy w rwaniu, wyrywając 60 kg. Jeszcze jest podrzut, Oliwia ma mocniejszy podrzut. Pokazała to na Mistrzostwach Polski, które odbyły się 2 tygodnie temu w Ciechanowie. Więc mam nadzieję, że też powalczy, też gdzieś dołoży parę kilogramów do swojej życiówki. Turniej w Ciechanowie odbył się pod koniec października. Zawodnicy Polickiego Klubu przywieźli z niego aż 9 medali. 2 tygodnie temu na Mistrzostwach Polski zdobyliśmy w sumie 9 medali. 2 złote i 2 brązowe w dwuboju. Mój zawodnik Fabian Staniak jest aktualnie wicemistrzem Polski w kategorii wagowej 73 kg. Uzyskał wynik 207 kg w dwuboju. Drugie Mistrzostwo Polski w Ciechanowie wywalczył 14-letni Aleksander Goliszewski, który w kategorii 45 kg uzyskał wynik 104 kg w dwuboju. Przychodzę na treningi, no bo nie lubię siedzieć w domu i spędzać za dużo czasu przy komputerze czy przy jakichś różnych głupotach. No a to mi daje, wiadomo, jakąś adrenalinkę i po prostu kocham ten sport. Aleksander Goliszewski zaczął uprawiać podnoszenie ciężarów 1,5 roku temu. Jego trenerem jest Kazimierz Sikorski. Jest to zawodnik bardzo zdolny fizycznie, odporny psychicznie. Troszkę brakuje mu czasu, bo teraz do szkoły dojeżdża, do Szczecina i to bardzo koliguduje to, ale jakoś koniec z końcem wiąże, także osiągnął teraz na Mistrzostwach Polski złoty medal w rwaniu, w podrzucie i w dwuboju, także uważamy to za wielki, wielki sukces tutaj w historii Polic. W końcowej klasyfikacji 31. memoriału imienia Tadeusza Iwańca Policzanie nie mieli sobie równych. Do lat 15 pierwsze miejsce zajęła Oliwia Styczyszyn i Fabian Staniak. Kilka dni wcześniej w Ciechanowie Fabian wywalczył tytuł wicemistrza Polski w kategorii 71 kg. W kategorii do lat 17 zwyciężyła Aleksandra Jaroszewicz. Fryderyk Kastrał zajął 2. miejsce. W klasyfikacji drużynowej AKS Promień zajął 1. miejsce. Zawody wsparli liczni sponsorzy. Jeżeli dobry trener dobrze poprowadzi swojego zawodnika i z głową i to nie będzie na zasadzie byle tylko wynik zdobyć i nieważne jakim sposobem, to w ten czas jest ten sport bardzo mało kontuzjogenny, bardzo bezpieczny dla dzieci. Obecnie w AKS Promień 3 trenerów szkoli około 40 dzieci.